Na konferencji komercyjnej po ostatnim spotkaniu turnieju eliminacyjnego do UEFA Champions League Konin Kleczew. Nowy Polomarket Konin pokonał dziś Gimkę Uniwersytetu z 4-0. Witamy serdecznie na konferencji trenera drużyny gości, pana Limantosa Wiktora Wiciusa. Witamy serdecznie. Także asystentka Kamila Wajciu-Lajtyta. Obecna również jest z nami zawodniczka Westina Degertowska. Witamy serdecznie. A trener Medyka Polomarket Konin Roman Jaszczak. I zawodniczka, bramkarka naszego teamu Anna Szymańska. Rozpoczniemy zatem od trenera drużyny gości. No i jedyne rozwiązanie to system taki, że trener mówi po litewsku, asystentka tłumaczy na angielski, a nasz tłumacz na polski. Inaczej nie mamy. Okay, we will want to welcome you, of course, to this press conference, and I will ask the coach about the game, about his performance, and any other things you would like to mention. Pasakyk, pirmiausiai sveikinu Poliną su pelnyta pergale ir linkiu sėkmės kitam etapui. To start with, he's... kaip sakė, he's congratulating Conan with the victory, and he's saying that they were a better team and they had to win. To był kapis kruszy. No oczywiście trochę składa gratulacje naszym zawodniczkom za zwycięstwa i bardzo się cieszę. Rungtynės mum nepavyko. Pasijuto sužaidimo trūkumas, laiko, trūko laiko mums komandai susižaisti su legionieriais. Gal dėl to ir mes rimtai nepasipriešinam Konini. It was a bad game for us. The main problem is that our new players, which joined this year, weren't good playing with our old players. They wasn't cooperating as we wanted. That was the main problem. Ten nie jest zadowolony z gry swoim zawodniczym. Przede wszystkim takim największym problemem dla nich było to, że dziewczyny nowe, które do nich przyszły w tym roku, nie do końca dobrze zgrywały się z zawodniczkami, które już grały od jakiegoś czasu. And that's why we couldn't show us better. I dlatego nie mogli pokazać takiego poziomu, takiego szybko. Czy jakieś pytania do trenera Limantosa Wiktora Wiciusa? Nie ma pytań, zatem przechodzimy do trenera Medyka Polomarket Konin, pan Roman Jaszczak. Prosimy także rozpocząć od podsumowania. Mam drogę, to wszystko? No właśnie. No, muszę zacząć od podziękować za gratulacje trenerowi drużyny przeciwnej. To miło, że potrafi docenić klasę przeciwnika. Natomiast jakbym miał ocenić mecz, to czekał nas, przynajmniej na odprawie sobie o tym mówiliśmy, że czekała nas bardzo trudne zadanie, ponieważ porażka przypadkowa z Wexford spowodowała, że przeciwnik musiał z nami wygrać, aby awansować. I ta pierwsza połowa, ustawialiśmy to w ten sposób, aby jednak trochę czekać na przeciwnika, dać mu pograć i szukać gry z kontry. Myślę, że to znakomicie się udało, natomiast potem w trakcie meczu już było widać, że przeciwnik po stracie kolejnych bramek nie potrafił koncentrować się na grze, tylko drużyna przeciwna zaczęła grać indywidualnie. Posiadają, muszę się zgodzić z trenerem, posiadają w swoim składzie kilka naprawdę wspaniałych zawodniczek. Natomiast nie tworzyły drużyny, nie tworzyły teamu i to jakby nam ułatwiło zadanie, bo myślę, że wynik 4-0 w pełni nas satysfakcjonuje i może nawet nie odzwierciedlał tego, co się działo na boisku. Natomiast taka jest piłka nożna, że nie ci, co optycznie mają przewagę, wygrywają, tylko ci, którzy strzelają bramkę. Natomiast no, nie ukrywam, że
ponieśliśmy spore straty. Zależało nam bardzo na tym zwycięstwie, bo przecież pomimo, że wystarczył nam remis i pomimo tego, że mieliśmy sygnały z Kleczewa, że Wexford prowadzi 4-0, to bardzo nam zależało na tym zwycięstwie, bo przecież pracujemy na punkty do rankingu na rok przyszły i te punkty mogą bardzo, i to bardzo się liczyć. Przy rozstawieniach jest nawet szansa, że być może już w przyszłym roku nie będziemy musieli grać turnieju eliminacyjnego. No i po prostu żałujemy, że przeciwnik grał tak, a nie inaczej, wyładowywał swoją frustrację, grając trochę nie fair. W mojej opinii pani sędzia dała się oszukać czarnoskórej lewoskrzydłowej, tam nie było żadnego faulu, a skończyło się to drugą żółtą kartką i w konsekwencji czerwoną musieliśmy grać w dziesiątkę przez chwilę. I to powoduje, że niestety ani Dagmara Grad, która dzisiaj dostała drugą żółtą kartkę, ani Gabrysia Grzywińska w kolejnym meczu nie zagrają, bo według naszej wiedzy kartki nie przechodzą, natomiast kara przechodzi. Po drugiej żółtej kartce jest już kara meczu. Będziemy to jeszcze sprawdzać, na pewno analizować, ale tak według wiedzy na szybko wydaje mi się, że obydwie dziewczyny nie zagrają w meczu 1-16 Ligi Mistrzów. Ja chciałbym serdecznie podziękować swoim zawodniczkom, bo myślę, że moje opinie na temat tego, że była to bardzo silna grupa, się sprawdziły. Wszystkie trzy mecze były bardzo, no tak, dziewczyny grały zdeterminowane, przeciwnicy bardzo walczyli i myślę, że nie było tak jak w Sarajewie, że tylko jeden mecz wyglądał mniej więcej tak jak ten dzisiejszy, a te dwa pozostałe to była deklasacja przeciwników. Pomimo, że zagraliśmy na 0 z tyłu, mamy 15 czerwonych bramek, a 0 puszczonych, stąd postanowiłem zaprosić Anię Szymańską, bo przecież nie zawsze zdarza się, aby w turnieju bramkarz nie puścił żadnej bramki. To jednak czujemy trochę, pomimo że jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że udało się awansować, to jednak ta sytuacja z tymi kartkami troszeczkę nam, ale tylko troszeczkę, nam popsuje świętowanie. Dziękuję. Radarze, a jaki jest teraz kalendarz, proszę powiedzieć? Bo 20 będzie losowanie, prawda? No tak, czwartek jedna osoba z naszego klubu uda się na losowanie, a potem 8 października gramy mecz, a za tydzień rewanż. FC Barcelona była wymarzonym przeciwnikiem w tamtym roku. Minął rok i niekoniecznie dzisiaj Barcelona jest wymarzonym przeciwnikiem. Myślę, że w ogóle na tym się żeśmy jeszcze nie skupiali, w ogóle o tym żeśmy nie myśleli. Na pewno, jeżeli już takie pytanie padło, na pewno chcielibyśmy przeciwnika, który posiada, jak to nasz kolega jeden mówi, imię, czyli bardzo znaną markę, która przyciągnęłaby na stadion kibiców, a niekoniecznie z tą drużyną z najwyższej półki, czyli na pewno nie chcielibyśmy trafić na dwie niemieckie drużyny czy dwie francuskie. Najgorzej jest trafić na bardzo dobre drużyny ze Skandynawii, których szary kibic po prostu nie zna nawet tych nazw i można wtedy nie mieć ani kibiców, a zainkasować kilka bramek i promocji kobiecej piłki nie ma. No ja jednak po 30 latach pracy myślę nie tylko o wyniku sportowym, ale marzy mi się, aby ten Koniński Stadion zapełniał się zawsze tak, jak na tym turnieju chociażby, nie mówiąc już o tym, jak wyglądał na pojedynku z Glasgow. Trenerze, a rzeczywiście są szanse na to, żeby ten stadion się zapełniał, bo tutaj koleżanka rozmawiała z kibicami i przyciągnęliście sporo kibiców, którzy dotąd interesowali się tylko męską piłką nożną. No i z tego powodu jesteśmy bardzo dumni. Ja powiem, że jesteśmy szczęśliwi, ponieważ no, od wielu, wielu lat próbujemy się z tą kobiecą piłką w Koninie przebić do serc kibiców. Nie zawsze się to udawało, ale jak dochodzą do nas informacje od dziennikarzy, że na ulicach pojawili się kibice z szalikami medyka, że kibice w wielu tam wywiadach bardzo pozytywnie się wypowiadają, a sama ich obecność dzisiaj na stadionie też świadczy. Na każdym meczu mieliśmy troszeczkę więcej kibiców. We wtorek było ich trochę, w czwartek było więcej, dzisiaj było jeszcze więcej, więc serdecznie tym kibicom dziękujemy. Jesteśmy szczęśliwi, że przychodzą, ale myślę, że dziewczyny swoją postawą i swoją grą zasługują na to, żeby je oklaskiwać, tak jak po każdym meczu, po czwartkowym czy chociaż po dzisiejszym. Kibice na stojąco brawami żegnają piłkarki medyka Polo Market.com.
Czy jeszcze jakieś pytania do trenera Romana Jaszczaka? Dziękujemy trenerze, zatem poprosimy zawodniczkę drużyny Wintry, Westina Nederwald-Skajter. Prosimy na początek podsumowania spotkania. Apie bendrinus galiu pasakyti, kad Varžovas šiandien buvo stipresnis ir mano manimu mums tiesiog pritrūko sėkmės ir prasileidusios pirmą įvartį, praradom discipliną ir palūžom. She is summing that this day our opponents were better and the first goal in our that was harmful for us, and we lost our control, we lost our discipline, and that was it. No przede wszystkim tutaj zawodniczka mówi, że bardzo odczuły pierwszego gola, straciły wtedy taki plan taktyczny, który do tej pory realizowały i to im bardzo pokrzyżowało szyki. Przede wszystkim ten pierwszy gol był takim kluczowym momentem, który ich gra się zmieniła zdecydowanie na gorsze. Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy to spotkanie, bo Gintra jako ostatni zespół postawiła nam tak samo bardzo ciężko, można powiedzieć, ciężki orzech do zgryzienia. Był to zespół, udało nam się, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwe i cieszę się również, że zachowałyśmy czyste kąty. Jest to zasługa całej drużyny, bo wszystkie się przygotowywałyśmy do każdego meczu bardzo ciężko, analizowałyśmy każdego przeciwnika, także na pewno cieszy te czyste konto i dużo strzelonych bramek, dlatego jesteśmy z siebie dumne i cieszymy się ze zwycięstwa. Czy jakieś pytania do Ani? Tak, oczywiście. Ani, te mecze do Europy są takim najfajniejszym momentem w karierze. Jaki jest twój? Myślę, że nawet jeszcze się nad tym nie zastanawiałam, ale chciałabym, żeby był to przeciwnik, żeby miała trochę pracy, powiem szczerze, bo myślę, że to jest, że bramkarz lubi dużo pracować, także mam nadzieję, że będzie to wymagający zespół, ale że poradzimy sobie.